nie mogliśmy nagrać na giełdzie, więc sam opowiem trochę o tym, co się działo. Na razie idziemy do Kary Wódca, zjem coś i opowiem wam, co jest. A kierujemy się do najostrzejszego Currywursta w Berlinie. To jest nasz cel. Co tam zajadasz? Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie dają najostrzejszego Currywursta na świecie. Mamy tutaj prawie 7 milionów skowili. Taki sos. Też dzisiaj z niego nie skorzystałem. Jako, że jesteśmy na jeden dzień, a wolę, żeby w trasie mi nie złapało w razie czego, bo to jednak hardcore jest, to wziąłem numer 6. Zaraz wiemy, czy będzie dobry. A później, jeżeli chodzi o giełdę, to nas złapał ten na początku. Dosłownie taki bramkarz stał na wejściu. Mówił, nie wolno tu kamerować. Musieliśmy schować kamerę, więc dlatego będzie jedynie opowiedzenie, co tam się działo. Ogólnie nie opłaca się na tą giełdę berlińską jechać. Ani pająków ciekawych, same podstawy. Gadów mało. W ogóle mało tego wszystkiego. Jedynie co to za gościu miał jeden fajne modliszki. Spotkało się dwóch znajomych, których się poznało na giełdzie w Hamburgu, którzy stali. Ale też wzięli ze sobą podstawki na tą giełdę, bo też giełda w Berlinie to nie jest już nic takiego specjalnego. Ale pojechać było warto zobaczyć. Także nie polecam wyjazdu na giełdę w Berlinie, ale polecam zajechać na przykład do Car and Chili i spróbować Currywurst. Później dam relację, czy będzie ostro, czy będzie średnio. Przy tej szóstce to jest takie jeszcze do zniesienia i może kupię jakiś ostrzejszy sos z dołu. Bo tak sobie wypatrzyłem, można sosy kupić. Próbuję. To mamy te sosy do wyboru. Wszystkie. Jak widzimy, najostrzejszy ma prawie 8 milionów skowili. Ja wziąłem szóstkę. Dla mnie to by było za słabe. Następnym razem, jak to będę, biorę 8 albo 9. Na 10 nie jestem przygotowany. Nawet nie musiałem popijać, ani nawet mi się nie chce pić po tej szóstce. Czyli mocno za słabe dla mnie. Ale w każdym razie polecam się wybrać na Currywursta. Nawet macie tutaj wegańską opcję, jak ktoś nie je mięsa. Nawet osobnym nożykiem kroją. Także jedyne co zakupiłem, to zakupiłem modliszkę, którą pokażę później. Jak będziemy w Ham, zamierzam skompletować róże odmiany barwne Murinusa, którego Filusa Murinusa. Ale skorzystając z okazji, trochę Berlina wam pokażę. Jesteśmy przy bramie Brandenburskiej, także wygląda to git. No i zapraszam, warto tutaj przyjechać, zobaczyć to na własne oczy. Całkiem pokaźna ta bramka. Także jestem już w domu, zawiedziony giełdą w Berlinie, ale przynajmniej człowiek się pocieszył, chociaż Currywurstem i tam drobną przebieżką przy Berlinie. Drobno, bo w sumie tyle razy już się bywało, w końcu blisko mam. Na pocieszenie oczywiście tutaj kupiłem nowego zwierzaczka. O, a więc to jest moje pocieszenie z giełdy, czyli modliszka Kraubrotter SP Yunnan. Chińska modliszka, gdzie bardzo pięknie ubarwiona. Będzie wyglądała dosłownie jak kwiatka biała z kolorowymi skrzydłami. Ale sam sobie sprawdzić w internecie. Gdzieś powinna pojawić się tu nazwa jej, żebyście mogli sobie wyszukać na własną rękę. Nie chcę używać za bardzo czyichś obrazów w filmie. Ale już to dosyć taka fajniutka jest. Już podrośnięta. Także może długo się nie naczekamy na efekty stadium imago, czyli dorosłego owada.
Także to jest moje pocieszenie z giełdy. Chociaż takie coś, tak jak mówiłem, żadnych ciekawych ptaszników. Tutaj tam i jeszcze przy okazji, mówiąc do Was, włókna kokosowego, żeby utrzymało wilgoć. Żadnych ciekawych ptaszników, same podstawy. No tak, oprócz tego birupesa z niebieskimi odnóżami pięknego, którego zobaczycie na filmie, bo znajomi pozwolili ten, tak w ukryciu, nagrać co nieco. No w sumie, bo jak to jest, taki bramka stał i nie pozwala w ogóle, że nie wolno nawet z aparatem wyjść. No, z aparatem, będę powierzał mu swój aparat. Także, ale żadnych ciekawych gadów, żadnych ptaszników, same podstawki. Pocieszenie było to, że ciekawe młodziszki chociaż były. Zastanawiałem się nad diabolikiem albo krabaterem, ale w sumie, mimo że diabolika naprawdę ciekawie wygląda, krabater wygląda jak kwiatuszek. Jeszcze z tego co zobaczyłem, jest opis 01, czyli nie wiem czy wyostrzy, wierzcie mi na słowo, nie będę już się z tym bawił. Także trafiła się samiczka, także chociaż tyle. A! Tak więc będziemy się już powoli żegnać. Zachęcam do dania suba, komentarza, lajka i udostępniania filmiku. A suba dlatego, że już w sierpniu pojawi się Italian Special oraz we wrześniu będę jechał do Kolonii. Zrobimy specjal, a przy okazji zajedziemy na giełdę do Ham. Także trzymajcie się, no i oczekujcie następnych filmów. Do zobaczenia. Tutaj są Thousand Fistla, jak to się mówi? 100 nogi czy 1000 nogi? 1000 nogi. A, ten wije. Tak. Wije tu masz. Zobacz z kiedy, bo się zakopały, nie widziałem. O. Wija to też jeszcze nie miałem. Ostatnio dostałem w prezencie z kolopędry, bo ją pierwszy. Tak? Singulatem? No. Tak, ładne. No, to ma taką odmianę barw niepomarańczowej. Czyli taka chyba najbardziej popularna. Tak. No. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, poza tym jeszcze mamy tutaj, to zobaczcie, tutaj są te smaragdy. No. Też ładne. No takie fajne, błyszczące. Widzę małe rewiusy, tak? Tak. Ale to wykarmić to ciężko, nie? No. A tutaj mamy europejskie skorpiony. Skorpiusy, nie? Masz tu Italicusa. Akurat jedziemy do Włoch. Na koniec lipca to pewnie spotkamy coś. Na 100%. No. Samochodem jedziecie? Tak. Dokładnie. To pewnie spotkamy gdzieś skorpiony. Fajnie. I have bigger ones too. This one a bit. Cool. This is from France, Tetras Retrobotrius Flavicordis, southern France. And this one is from Croatia, from the island of Vir. They need like three or four. Warte ma najbliższe. No, to już takie możemy spotkać. Ale bardziej tej trybu pustej jest. Taka? Widzieliście waszego Aretasa tutaj? Ja się zastanawiałem kiedyś nad nią. Szkoda tylko, że one ciemnieją te odnóża później, nie? Robią się takie czarne. Ale tak, one są piękne. Wow. Muszę sobie kiedyś takiego sprawdzić. Mimo, że później tak zczarnieje to. No. Ja też sobie jednego zostawiłem. 5 kupiliśmy, one są wyławiane z Malajzji chyba, bo są. No. To on z odłowu? Tak. Masz tu, chyba to Perma Oliwaceum.
No z tego co pamiętam, występują w Europie. Na południe. Jedyny taki ptaszek. To jest jedyne stoisko, które na razie nagrywałem, bo na wejściu nie pozwolili w ogóle. Bo nawet chcieli zabrać ten, za konfiskaty kamery, co nie nagrywali. Ale tutaj chłopaki są mili. Chłopaki z Jungle Visions Collective. Super mili, pozwolili nam troszkę ponagrywać. Dobra, zobaczmy jeszcze dalej. Może jeszcze kiedyś tam pozwolą. Nielegalnie, ale też.